nawet próbowałem sprawdzić, czy twoje imię dzisiaj obchodzisz, ale no nie do końca jestem pewien. No, sam do końca nie wiem. Bodajże 14 i 17 i dokładnie nigdy nie wiem, musiałbym do mamy zadzwonić się zapytać. To powiem ci tak, wybierz dzisiejszy dzień, bo dzisiaj też mój syn obchodzi mnie, też jest karnet, więc złożyłbym wam najlepsze życzenia i no, piękny prezent. No ale niestety chyba to jest 17, o ile się nie mylę, ale... Można to troszkę pociągnąć tą koszulkę pod moje imię. Gratulacje, powiedz o tym etapie. Uciekaliście bardzo długo. Miałeś taki plan, żeby wygrać tą pierwszą kategorię, bo na pierwszej kategorii nie wiadomo, że się przypisało do końcowego sukcesu, jeżeli chodzi o no tak dokładnie, no wiedziałem, znałem mniej więcej ten podjazd, on nie był takim typowym podjazdem ciężkim. Wiedziałem, że jak dojadę z tymi koleżami, którzy de facto są lepsi ode mnie pod górę, no to mam sporą szansę wygrać. I się tak stało. Jak się wygląda współpraca? Bardzo dobrze, mi się wydaje, nie było... Wszyscy zgodnie pracowali przez cały czas, no tam po tej właśnie premii, po tym zjeździe do Nowego Sącza, no ta współpraca gdzieś tam powoli zaczęła się psuć, no wiadomo, każdy gdzieś chciał coś dla siebie ugrać, bardzo mocno szarpał Łukasz Owczan, no i ktoś tam odjechał tam też z Matryczą. W zeszłym roku granatowa koszulka, teraz różowa, w grupie jest pan takim żołnierzem uniwersalnym. No troszkę tak, do zadań specjalnych, tak? Jest najdłuższy etap, no to... Wszyscy mówią, że ja się wybieram w odjazd i jadę. Czyli nie nastawia się pan na którąś z klasyfikacji, tylko po prostu jedzie swoje, gdy jest okazja, to atakuje? No tak, dokładnie. Biorę to, co daje wyścig, tak. Udało się zgarnąć tą koszulkę, drugą koszulkę mamy w ekipie, więc cieszymy się bardzo. Ale chyba jest jakiś plan na to, żeby ją obronić, no bo to jest istotne dla grupy. No, plan na pewno jest, tak. No zobaczymy, jak się też będę jutro czuł, bo planować sobie można, zobaczymy. Na pewno bardzo bym chciał, tak? A co wyścig pokaże, to zobaczymy. Ta druga premia i te podjazdy i zjazdy chyba bardziej dała w kości niż ta pierwsza. No na pewno, no. Może nie była tak długa ta druga i trzecia premia, ale były sporo sztywniejsze te podjazdy, no. I dla mnie przy mojej wadze 80 kg, no to nie jest za dobry tam. Lepiej można się rozpędzić. Powiedzmy. Gorzej zapanować nad rowerem. Nie, no jednak wolę takie podjazdy, powiedzmy do 5-6%. Dużo lepiej się na nich czuję niż na takich sztywnych.